Dzień dobry do czorta. Mamy poniedziałek, 4 marca i czekają nas drastyczne podwyżki cen energii. Ale krynica mądrości pani Anna Maria Żukowska mówi tak: Na pewno uwalnianie cen energii w lipcu jest lepsze niż w grudniu, czyli w okresie grzewczym. Zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku. Czyli mamy pół roku, żeby się pokapować, jak biedni będziemy tej zimy. Zuch dziewczyna. Ale zanim się połapiecie, to warto kupić moją książkę. Do czorta, bo przynajmniej będzie można się pośmiać, a czytać można przecież przy świeczkach. Sznur tradycyjnie w komentarzu. Sznur, sznur, sznur. Pałac, sznur! Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Otyłości i z tej okazji przypominam, żeby nie mówić grubym ludziom, że są grubi, bo to grubofobia. Imieniny obchodzą Humbert, Jakubina, Nestor, Placyda i Witosław. Wszystkiego dobrego. 505 lat temu konkwistador Hernan Cortés wylądował u wybrzeży Meksyku. 187 lat temu Chicago uzyskało prawa miejskie. A 58 lat temu John Lennon powiedział, że grupa The Beatles jest popularniejsza od Chrystusa. 97 lat temu zmaterializował się francuski poeta Jacques Dupin. A 73 lata temu kapitalny wydzieracz paszczy. Chris Ria. 20 lat temu zesztywniał na amen znakomity Jeremi Przybora, a 17 lat temu nielichy grajek Tadeusz Nalepa. A Bukowski na to. Wymysł plus prawda. Równa się sztuka. A ja życzę bezbolesnej dekompresji po weekendzie. Szpon wzwyż i do zobaczenia.